Panie, idź pan w chuj. Witajcie, z tej strony Michał, a dzisiaj zajmiemy się nową kartą graficzną do mojego drugiego komputera. Więc zaczynamy! Dzisiaj będziemy zajmować się właśnie tą kartą i ona wyląduje w moim drugim PC-cie. Oto jest Radeon R9 270X z pamięcią 2 GB VRAM. Rzadko występują karty graficzne w takim idealnym pudełku jak i stanie. No i w ogóle stan konkretny. Kartę graficzną zakupiłem na Allegro. To była licytacja w kwocie 306 zł. Nie było lepszego wyboru za tą cenę, więc musiałem po prostu taką kartę kupić. To i tak w sumie lepiej niż karty bez pudełka, bo takie karty wychodzą powoli na wartość. Ta karta graficzna jest dość, no, umiarkowana. Pod dzisiejsze gry jeszcze się nada. No, może nie jakieś najlepsze, ale w takich czasach raczej nie ma lepszego wyboru za tą kwotę. Więc no, jest jak jest. Więc co mogę powiedzieć? Możemy przejść właśnie do unboxowania i przedstawienia, co mamy w zawartości tejże karty. Karta graficzna ma w sobie to coś, że to jest wersja X, wersja OC. Już ją rozbierałem, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja w środku. No i jak jest. Tutaj otwieram pierwszą zawartość. Pierwsza zawartość tutaj to jest... Tak, też ma SLI, nówka, nieruszana. Sam raz. Płyty ze sterownikami chyba aktualnymi, nie wiem, czy to wcale informował, że tak. Tutaj jest szybka instrukcja instalacji tego, z wyciami adapterami i takie tam. Tutaj jakieś niemieckie, Hong Kong, Germanisch, jak to Sapphire. Oryginalna płyta ze sterownikami AMD z 2013 Plus, co najdziwniejsze, naklejeczka Sapphire'a. Chyba się już nie da dostać. No i inne produkty Sapphire. Tutaj można dostać jakieś duperela. Jest kod produktu, więc tutaj mam w sumie prawie wszystko. No, zaczynam za najlepszą, czyli za kartę. A to ona. Sapphire Dual X od firmy. No. Posiada ona 2x6 pin, jak w sumie widać. Co tam wygląda? Dławiki, konstrukcja w środku jest dość dobrej jakości. Kurzu prawie nic nie ma. Chyba była wymieniona w nim pasta. Stan kondensatorów jest tak samo bardzo dobry. Cztery układy. Tutaj mamy jeszcze w zestawie te zatyczki na DVI typu D i zwykłe. HDMI i DisplayPort. Pod DisplayPorta będę testował tą kartę, żeby sprawdzić, jak to będzie szło. Nie wiem, czy ona jest podświetlana, więc o tym się dowiemy na ekranie. Mam podejrzenia co do laminatu, ale w sumie nie mam co narzekać, bo w sumie w razie jakichkolwiek problemów jest takie coś jak Allegro. To karta właśnie wygląda na Allegro i właśnie podjąłem się jej wzięcia. Tutaj się prezentuje laminat tylny, jest w dość dobrym stanie. To jakieś takie białe, nie wiem, czego to jest. I wiem, karta wiem, że przeleżała 3 lata u właściciela byłego i ona była jako zapasowa, więc w sumie 3 lata żywotności oszczędzone, co może w sumie mało co może być złe na kartę. W tym modelu podejmę się undervoltingu, w sensie tylko podniesienia taktowania VRAM o tylko 50 MHz, co raczej nie powinno stwarzać to kłopotu. Dlatego ze względu na to, że to są modele, które niby potrafią sypnąć artefaktami, choć co widziałem, to raczej u nikogo się jeszcze nie zdarzyło. Więc to będzie pierwszy raz, więc sami zobaczycie i ja zobaczę, jak będzie to wyglądać. No więc tak, wszystko już widzieliście, więc przejdziemy więc teraz do montażu do drugiego komputera.
i okazuje się, że karta przyjęła nowy komputer. I co najlepsze, jest dość cicho. Oho, sterownik znalazł. To jedziemy z tym koksem. Teraz zostaje zainstalować sterowniki i zaraz przejdziemy do podsumowania filmu. Doszliśmy teraz do podsumowania. Czas jakiś już minął. Skończyłem robić wszystko, sterowniki i takie tam i tak dalej. Teraz przejdziemy więc do recenzji, jak to wszystko będzie wyglądać. Pierwsze. Sterowniki, które są zawarte w płycie, są najnowsze. Dobra wiadomość, to jest właśnie z tym. Jest instrukcja, jak zrobić ten całe zmniejszenie taktowania VRAM-u, co tak samo się powiodło. Karta zainstalowała sterowniki bezproblemowo i teraz właśnie zajmuje się instalowaniem gier, które tu widzicie na przedstawionym ekranie. Co do gier, to aktualnie instaluję tak: Euro Truck Simulator 2, Dying Light, Dirt 3, Dirt 4, City Skylines, BMG Drive, The Forest, Grid 2, My Summer Car i OMSI 2. I te gry będą przeze mnie testowane na tej karcie, by sprawdzić, jak ona sobie poradzi z takim, można powiedzieć, wymaganiami, co według AMD Software'a Adrenaline wykryło, że większość gier z tych będzie hulać na zalecanych ustawieniach, więc przekonam się sam po zainstalowaniu otóż tych gier. Przejdźmy teraz jeszcze tak. Sterowniki jest spoko. Wszystko jest opisane perfekto, co zaraz wam przedstawię na poniższym zdjęciu, że ten sprzedający po prostu takiego jeszcze nie widziałem, żeby dostarczał takie coś jak opisanie od A do Z, co zrobi, żeby nie zdupcyć, zepsuć. I po prostu to dobrze wpłynęło ogółem na granie, będzie miało wpływ. Druga sprawa to są wszelkie dowody o tym, że karta jest sprawna. Na płycie zawierane były jeszcze tak jakby zdjęcia, że karta była testowana w 100%. No i teorie się zdały. To są potwierdzające fakty, że karta nie miała żadnych problemów podczas testów. I to jest kolejne potwierdzenie, że to nie jest oszustwo. Bo zdarzają się oszuści, którzy wcisną wam kartę i powiedzą, że wszystko elegancko chodzi, a tu i bęc, wszystko okazuje się, że artefaktami sypie, czy bądź karta jest uszkodzona. I później męcie, później z zwrotem. Kolejna rzecz to jest GPU-Z. No, spadły może tam trochę tam gigasów, o 7 giga chyba mniej. No, ale powiedzieć można, że to jest spoko, jeśli chodzi o całość używania. Bo sam osobiście sprawdziłem OCCT na 10 minut, żeby przynajmniej mieć tą pewność, czy karta się nie spali. I akurat wszystko się zdało, jak miało być. Kolejne to hałas. Hałas, no, można powiedzieć, dupy nie urywa. No, karta pod pełnym obciążeniem jest słyszalna i to dość. No i temperatury nie są jakieś masakryczne, bo tylko pod obciążeniem 75 stopni. To dość nawet w miarę na kartę, bo bywały, że do 80 nawet, albo 83. A tu 75, ale uwaga, to było w otwartej obudowie. Choć jak zamknę obudowę, chyba to różnicy nie będzie jakoś was zrobiło, chyba wzrośnie o jakieś może 3 stopnie. Więc tutaj dalej się nic nie pali. Kolejne. Monster jest SLI. Póki dostałem tę całą taśmę SLI-a, to myślę, że i tak nie połączę raczej tych kart, bo nie mam na płycie złącz, żeby to jakoś połączyć. Podsumowanie mogę powiedzieć tak. Sprzedawca nie oszukał. Dodał gratisy, co w sumie karta została porządnie zapakowana, co też jest kolejnym plusem, czyli sprzedawca tak naprawdę obsługa, jak to tam nazywa się, obsługa klienta 5 na 5, więc tutaj nie mam co tak naprawdę narzekać. Jedynie mogę narzekać po prostu na to, że karta podejrzanie ma coś na PCB, że coś miała, ale póki jeszcze się nic złego nie stało, to się o to nie mam co martwić. Na karcie będę próbował robić underworlding, żeby po pierwsze mieć niższe temperatury, a po drugie uzyskać jeszcze większą moc. Będzie to ryzykowne podjęcie, bo szybko dojść do tej karty, a szybko to już ustawiam. Więc jeszcze dam jej trochę czasu na przywyknięcie do pracy i dopiero podejmę się underworldingu.
Co mogę powiedzieć? Komputer chodzi cicho pod spoczynkiem. No, trochę zasilacz się nagrzewa, ale nie dziwi się, jak się pełko wciągało. Nie mam za dan naprawdę narzekać. Płyta jak płyta, wszystko jest elegancko, jak po mojej myśli. I nie zostałem jakby wyrobiony kolejny raz, bo za poprzednią kartę, no, było coś, że pamięci miały zimne luty. Ale, no niestety, jak coś ma zimne luty, to ja tego nie będę tykał, jeśli to nie jest coś typu elektronika starego typu. Tak, wyposażenie jest oryginalne, więc może powiedzieć, mam zestaw. Jak wspomniałem, płyta jest. Co mogę powiedzieć? Na aktualny moment wszystko się instaluje. Ja podejmę się testów i zobaczę, co będzie zrobione, a co nie. Będzie to oddzielny film, jeśli chodzi o testy z gier. Jak to się będzie zachowywać. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeśli wam się film spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i wchodzić na moje sociale typu Discord, jak i Instagram. Więc widzimy się w następnym nagraniu. Na razie.